Skończyłam fizykę. Jestem, na tej uczelni pracuję cały czas, czyli całą młodość, życie spędziłam na Uniwersytecie Śląskim. Tu przeszłam karierę od asystenta poprzez doktorat, habilitację, profesurę. W pewnym momencie przez 16 lat byłam kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego, zakładu, który stworzył mój mistrz, profesor August Hełkowski, senator, marszałek drugiej kadencji Senatu po 1989 roku. I dzisiaj jestem starszą panią, prawie że na emeryturze, ale ciągle jeszcze aktywnie pracuję. I Śląsk jest moją ziemią. Jeżeli ktoś mi się pyta, skąd pochodzę, to mówię, że jestem taką napływową Ślązaczką. Dziękuję. Przepraszam, ale muszę zapytać o dokładną datę urodzenia. Urodziłam się 6 stycznia 1937 roku. Byłam w Cieszynie trzecim królem. Wtedy w tym roku. 1947. Lata 70. Czy wtedy ma pani kontakt już z opozycją? Nie. Skończyłam studia w 70 roku i wtedy mój promotor, profesor August Hełkowski, zaproponował mi asystenturę u siebie w katedrze, czy potem w zakładzie. Nasza grupa nie działała w żadnych strukturach takich opozycyjnych, chociaż muszę powiedzieć to, co teraz już wiem, że profesor miał wielkie naciski, żeby nie przyjmować młodą kadrę, która nie jest upartyjniona. Były naciski, żeby myśmy do partii wstąpili, że będziemy mieli wtedy inny wpływ na młodzież. Profesor się temu sprzeciwiał. Także my, jako młodzi asystenci, myśmy nie czuli, że jest wymóg władz uczelni, szczególnie Komitetu Uczelnianego, żebyśmy wstąpili do partii. Nawet myśmy się nieraz śmiali, że gdyby ktoś z nas wstąpił do partii, to profesor by nas chyba pożegnał z pracy. Także w tym momencie, przepraszam, tak to mówię, ale taka była atmosfera. Myśmy byli przez niego chronieni pod takim kloszem, ale to się nie przejawiało w żadnej jakiejś działalności opozycyjnej. Po prostu spokojnie mogliśmy pracować, mieć kontakt ze studentami, z młodzieżą i po prostu spokojnie wykonywać swoje działania naukowe, nie polityczne. Polityka by zaczęła się tak naprawdę w 80 roku, w sierpniu.